Siemanko, witam was moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony Kacper, witam was w odcinku poświęconym Squad Battles i dziś odbierzemy sobie nagrody za Elite 3. 20 tysięcy, duża złota paczka premium, złota paczka zawodników premium i złota paczka rzadkich kart. Oczywiście dostaliśmy jeszcze stroje jakieś, ale kurczę, kompletnie w sumie nawet nie wiem po co mi one, w sumie i tak w nich nie będę grał. Zobaczmy sobie wyróżniony skład Chelsea i nie ma tu nawet zawodnika Chelsea. No to pięknie, nawet chyba byłego zawodnika, nie jest Robben, Robben jako były zawodnik Chelsea tutaj jest jedyny. No i to by było na tyle z tego składu Chelsea. Mamy 4 paczuszki do otwarcia z racji tego, że mam edycję Ronaldo, no to mam jeszcze dodatkowo dużą złotą paczkę premium, bo dostaje się co poniedziałek, bodajże co tydzień, więc lecimy z pierwszą paczką, a w pierwszej paczce oby były ekrany, ram pam pam, nie ma nic, nie ma ekranów. Ale może będzie jakiś Martial, może jakiś Gabi Jesus, no i tu będzie Campbell. Na 1000%, tak jest. Od razu to nie może być Hamsik, bo przecież Hamsik ma walkout chyba? No, niestety. Paczka takie dno, mówi wodorosty, no. Druga paka przed nami i duża złota paczka premium, druga już dzisiaj wlatuje. Zobaczmy co w niej będzie, nie ma ekranów oczywiście, standardowo liczymy na coś dobrego, Urugwaj i czy to będzie, nie, myślałem, że to jest Jimenez, ale Jimenez w sumie by miał ekrany, a to jest Coates ze Sportingu, który może jakimś cudem się sprzeda za w miarę fajną cenę, o jeszcze Smalling dodatkowo, Smalling tutaj z 10k, a skąd? Prędzej Bailey by dużo więcej kosztował, no ale zawsze na listę transferową może polecieć, to samo ten Coates. Zobaczmy co tu jeszcze, kolejny raz mój wodorost, jakaś paczka wypożyczenia. Do niej przejdziemy sobie za chwilę. Złota paczka, nie, teraz poleci paczka wypożyczenia piłkarza premium. Zobaczmy co tutaj trafimy, czy będą chociaż ekrany w tej paczce. Oj, tu nawet ekranów nie ma, to dopiero będzie mu Algieria, nie, to nie będzie Mahrez. Brahimi 82. No słabo. No ale co się po takiej paczce można spodziewać? Zostaje nam dwie paczki, chociaż jedne ekrany tutaj bym prosił. Złota paczka zawodników premium, lecimy. Zobaczmy czy będą ekrany. I są ekrany. Jest inform, już jest dobrze. Ale nie, jak zobaczyłem tę flagę to już wiem, że nie jest dobrze. To jest Miller. To jest Miller i to nie jest dobra karta. I to nie jest dobra karta, ona nie będzie warta więcej niż 10-15 tysięcy. Tak obstawiam, bo to raczej nikt tym nie będzie grał, nie? Jedynie to do jakiś SBC na przepał. No, 10-11 tysięcy, no jej. No nie, no ale się sprzeda. Ostatnia paczka przed nami, złota paczka rzadkich kart. I czy będą? Są ekrany, są ekrany i zobaczmy co tutaj będziemy mieli. Hiszpania, bramkarz? No nie! Kolejny odcinek z rzędu, kolejne paczki z rzędu. Troll De Gea, no co za! W końcu go trafię. Tak mnie będą trollować, że w końcu trafię tego Dawida De Gea, ale jest jeszcze tak, więc w miarę tutaj spoko ta paczka wygląda. Nie najlepiej, ale zawsze to coś. Moi drodzy, jeżeli odcinek wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, żeby napisać w komentarzu, jaką wbiliście rangę i jakie wy mieliście trafy w paczkach. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli ktoś jest nowy, żeby nas tutaj na kanale już było 10 tysięcy, bo jesteśmy bardzo blisko. No i to by było na tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w następnych odcinkach na kanale. No i cześć! Drop it.